Wielkie przetasowanie w samorządzie dębickim. Uchwały podjęte podczas 39. sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej całkowicie zmieniły podział obowiązków wśród rajców. Decyzją 11 z nich z funkcją przewodniczącego Rady pożegnał się Mateusz Cebula. Szanowni Państwo, no decyzja zapadła, trzecia w ciągu niespełna roku próba jakby w końcu jakby się powiodła nowej większości. No pozostaje mi tylko stwierdzić, że ta spełnia odpowiedzialności za miasto przejmuje pan burmistrz razem z radnymi wspólnoty ziemi dębickiej, porozumienia Jarosława Gowina, no i sympatyków Platformy Obywatelskiej i Lewicy. Życzę im powodzenia, zniknęła przeszkoda, którą ciągle jakby definiowali w realizacji swoich celów i trzymam kciuki tutaj za rozwój miasta. Nadal jestem radnym i mam swoje zadania do wykonania i je będę realizował w tym samym modus operandi, który dotychczas, czyli dobro miasta jako wyznacznik w oparciu o dane, fakty. Jeżeli coś trzeba będzie dobrego poprzeć, to oczywiście mój głos za tym będzie. Jak coś będzie wymagało zgłoszenia, że są wątpliwości, że coś jest nie tak, no to też, jak dobrze Państwo wiecie, można liczyć na mój głos w tej sprawie, no bo tylko rozmowa w oparciu o prawdę jest istotna i ciekawa, bo tylko tak możemy coś rozsądnego dla miasta wypracować. Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom za dotychczasową współpracę. Tu pewnie dla mieszkańców wiele się nie zmieni, bo jestem nadal do Państwa dyspozycji. Dziękuję radnym, niezależnie od klubu, w którym byli, są lub będą, za tą współpracę. Dziękuję też za współpracę oczywiście radom, zarządom osiedli, kierownictwu urzędu, to jest rzecz też oczywista. Pracownikom miasta, jego jednostek i spółek, także Państwu mediom za relacjonowanie tych prac Rady. No i cóż więcej mogę powiedzieć. Jeżeli coś wymaga jakby słowa przepraszam, to oczywiście to słowo z mojej strony pada. Na stanowisku przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Cebulę zastąpił Józef Sieracki, dotychczas pełniący rolę jednego z trzech wiceprzewodniczących. Rada Miasta ma funkcjonować bardzo na dobrym poziomie, w sensie takim, żebyśmy się szanowali wzajemnie, że wycieczki osobiste, żeby zaprzestano już tych wycieczek osobistych, bo to nic nie wnosi, tylko po prostu to jest destrukcja. Dlatego będę się starał, żeby po prostu wiadomo, że wybory są nowe, niektóre są poodwoływane, mają taki gorycz na pewno, ale myślę, że czas zrobi swoje i szanujmy się nawzajem i dbajmy o dobro miasta, bo ten wóz był ciągnięty jedni do przodu, drudzy do tyłu. Ja bym chciał, żebyśmy po prostu szli cały czas do przodu. Na pewno początki będą trudne, bo to nie możemy tutaj się czarować nawzajem, że fajnie jest, prawda, i będzie to wszystko dobrze funkcjonowało. Na pewno na początku będą zgrzyty. Czas leczy rany i myślę, że po pewnym czasie na pewno sytuacja będzie wymuszała na poszczególnych radnych, żebyśmy szli tym samym kierunku i ciągnęli to miasto do przodu, a nie po prostu na wstecznym biegu. Zmiany dotyczyły również wiceprzewodniczących. 11 głosami za odwołani z tej funkcji zostali Andrzej Bal, Mateusz Kutrzeba i Józef Sieracki. Mimo wcześniejszych zastrzeżeń co do zbyt dużej ilości zastępców, podjęto decyzję o pozostaniu przy tej samej liczbie. Na nowych wiceprzewodniczących wybrano Szczepana Mroczka, Kazimierza Saka i Piotra Michonia. Wnioskowaliśmy, ja sam wnioskowałem nawet o to, żeby jednak zmniejszyć liczbę tych funkcji lub dać również opozycji jakieś miejsce, żeby był taki był nasz zamysł. Niestety strona ówcześnie rządząca była na to głucha i mimo wszystko, że dzierżyli władzę, mieli większość, nie chcieli tego wprowadzić. No teraz tak przewrotnie wypominają nam to, że obiecywaliśmy, a nie dotrzymujemy. Przyjdzie czas na wszystko, pomalutku ułoży się. Liczymy również na współpracę z ich strony, więc być może, że jakieś roszady jeszcze będą. Nowe władze to nie wszystkie przesunięcia, jakich dokonano podczas wielogodzinnego spotkania rajców. Zmiany objęły również wszystkie 7 komisji działających w ramach Rady. W każdej z nich funkcję przewodniczącego objęli rajcowie z dotychczasowej opozycji.